serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dzisiaj przedstawić propozycję śniadania albo deseru, albo po prostu jakiejś takiej przekąski zdrowej, którą się powinno zjeść, ponieważ się składa z owoców zawsze przed posiłkiem. Nie po żadnym ciężkim posiłku, ponieważ owoce będą fermentować wtedy, a tego nie chcemy. Jeżeli chcecie, żeby się wchłonęły wszystkie witaminy odpowiednio, żeby to zostało ładnie strawione, to zawsze owoce jemy przed naszczo, albo po prostu przed jakimś innym posiłkiem. I zostawiamy trochę czasu, nie wiem, 20 minut, pół godziny, żeby się to ładnie strawiło i dopiero możemy jeść coś innego. Dlatego myślę, że najlepszą opcją jest jedzenie tego na śniadanie. Jest to przepis Krystyny z kanału Fuliro Krystyna, który mnie zachwycił, gdy byłam na surowej diecie. Wiem, że część z Was ogląda ją i ja też ją oglądam, uwielbiam jej przepisy, jej filmy. I jest to tak prosty przepis, nie wiem, nie wpadłam nawet na to, bo koktajle robię często i oczywiście dorzucam do nich czasami owoce, robię je jako zupy, ale konkretnie ten przepis na płatki śniadaniowe, które robimy z mlekiem bananowym, do tego będziemy potrzebować zmielony banan, to znaczy zmiksujemy jeden banan z wodą do konsystencji takiej, jaka Wam odpowiada, czy bardziej gęste, czy mniej, tak żeby powstało mleko bananowe. Fantastyczny jest moim zdaniem w ogóle pomysł na takie płatki. To, czego nie wiedziałam i co właśnie u niej na wideo zobaczyłam, to były mulberries. I ja nie wiedziałam za bardzo, co to jest w pierwszej chwili. Sprawdziłam, że są to morwy. Nigdy w Stanach wcześniej w ogóle się nie interesowałam się tym też może, nie szukałam. Nie wiedziałam nawet, że można kupić suszone morwy, bo kojarzę je tylko z Polski na drzewach, jak rosły. Nigdy wcześniej, później ich już nie widziałam nigdzie indziej. A właśnie ona dodawała je do tych płatków śniadaniowych. I tak mi się to spodobało. Zastanawiałam się w ogóle, co to jest. I właśnie znalazłam, oczywiście kupiłam, zaraz spróbowałam i myślę, że to jest genialny pomysł. Także do takich płatków śniadaniowych będziemy używać te właśnie suszone morwy. Zmiksujemy banan z wodą, żeby nam powstało mleko bananowe. Dodajemy do tego różne owoce i mamy pyszne, zdrowe śniadanie. I chcę Was namówić do tego, żeby dzieci nauczyć właśnie takich rzeczy, takich śniadań jeść. Żeby Wasze dzieci piły mleko bananowe, to zróbcie je sami z bananów. Zajmie Wam to 15 sekund. Jeżeli w ogóle, a dziecko się nauczy prawdziwego smaku, prawdziwego mleka bananowego, a nie sztucznie zrobionego produktu, który no, poza nazwą tak naprawdę nie ma nic wspólnego z takim mlekiem. Zresztą zobaczycie, jak sami zrobicie i jak spróbujecie, jak to smakuje. Ja zmiksuję sobie za chwilę to mleko, banan z mlekiem i no, tego już nie będę Wam pokazywać, bo to chyba nie ma za bardzo co tutaj filmować. Wsypujemy do miseczki morwy, suszone morwy. Zalewamy je mlekiem bananowym. Ja zmiksowałam jeden banan z szklanką wody. I dorzucamy owoce. Mogą być banany. Ja mam banany, truskawki, maliny i jeżyny. Mogą być też jagody, mogą być inne owoce. Wszystko, co lubicie. Mogą być też suszone owoce. Gotowe nasze płatki śniadaniowe. Przepis ten jest dowodem na to, że naprawdę doskonałość jest w prostocie. I nie trzeba szukać daleko, nie trzeba wymyślać, dodawać tysiąca składników, żeby dostać naprawdę, żeby mieć jakieś pyszne, wyjątkowe danie, deser. Jak zobaczyłam ten przepis u Krystyny, to po prostu się zakochałam w nim od razu. Jakoś tak mi przypadł do gustu, jest tak prosty, jest, a tak naprawdę tak efekciarski, smaczny i zdrowy. Niesamowite. A ja się zastanawiałam kiedyś, jak zrobić płatki, co tutaj dodać, ale no nigdy nie wpadłabym na to, że można dodać morwy. Spróbujemy. Pycha. Jeżeli ten przepis Wam również się podoba, poproszę oczywiście o lajka. A ja Was żegnam na dzisiaj, dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa, pa. Naprawdę pycha. Pyszny, wyjątkowy deser albo śniadanie. Dla mnie to akurat dzisiaj śniadanie. Pamiętajcie, żeby dzieci od małego, żeby dzieciom właśnie tego typu śniadanka przygotowywać. Żeby dzieci się nauczyły, żeby to była dla nich norma, a nie jakieś sztuczne, nie wiadomo, jakieś nie wiem, płatki z dodatkami, nie wiadomo czego, dmuchane i kolorowane, barwione i doprawiane różnymi chemikaliami. Nauczcie dzieci takiego jedzenia i naprawdę będą bardzo szczęśliwe i będą zdrowe.